Jahwe, który się nie zmienia. Malachiasza 3, rozdział 6, werset. Zaiste ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List do Hebrajczyków, 13, rozdział, werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Malachiasz już dawno temu oświadczył, że Jahwe się nie zmienia. 500 lat po tym, jak napisał te słowa, Nowy Testament stwierdził tę samą prawdę, tyle że tam to Pan Jezus Chrystus został uznany za niezmiennego. W liście do Hebrajczyków, 1 rozdział, 12 werset, czytamy o Panu Jezusie cudowne stwierdzenie. Ty jesteś ten sam. Fragment ten mówi, że samo stworzenie zostanie zwinięte jak stary garnek albo stara szata, ale on trwa ten sam. Zauważmy tutaj, że słowo ten sam użyte w odniesieniu do Pana Jezusa jest w rzeczywistości boskim tytułem. I tak jak list do Hebrajczyków otwiera się świadectwem, że Chrystus jest Jahwe, który się nie zmienia, tak też kończy się tą prawdą. Hebrajscy chrześcijanie stanęli w obliczu wielu zmian religijnych związanych ze świątynią, kapłaństwem, składaniem ofiar i tak dalej. Wszystko, co było związane ze Starym Przymierzem, miało wkrótce przeminąć. Dlatego zachęca ich, przedstawiając im ten fakt. Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś i na wieki. Werset 8. Jeżeli to w tym, w czym pokładali ufność od starożytności, miało zostać usunięte, to potrzebowali czegoś solidnego i stałego, niezmiennego. Ten, który wspierał ich ojców w czasach Starego Testamentu, byłby dokładnie taki sam dla nich w wyzwaniach, przed którymi teraz stali. On w ogóle się nie zmienił. Tym Jezusem Chrystusem, ich Mesjaszem, był Jahwe. Tym, który jest, tym, który był, który jest i który ma przyjść. On był taki sam wczoraj, jest taki sam dzisiaj i będzie taki sam jutro.